Czy ADHD zawsze wymaga terapii farmakologicznej? ADHD może mieć bardzo różne nasilenie. Niekiedy jest to zaburzenie, które tylko w niewielkim stopniu przeszkadza rodzicom i samemu pacjentowi, i wówczas wydaje się, że pomoc o charakterze porady dla rodziców czy pomoc w postaci psychoterapii poznawczo-behawioralnej w zupełności wystarcza. Niekiedy natomiast jest to zaburzenie o dużym nasileniu i wówczas leczenie farmakologiczne jest niezbędne. Co więcej, wydaje się, że niekiedy dołączanie psychoterapii do oddziaływań farmakoterapeutycznych jest w stanie w bardzo niewielkim stopniu poprawić funkcjonowanie takich osób. Czyli w sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście nasilone objawy ADHD, wtedy istnieje bezwzględna konieczność leczenia farmakologicznego.